No stabilnie przed siebie, myślę, że raczej zdane, bo jednak faktycznie pan Tadeusz, chociaż nie skorzystałem z pana Tadeusza zbytnio, to myślę, że akurat się udało, bo tam było się akurat odwołać do fragmentu książki, no to napisałem tak pobieżnie, nie będę ukrywał, trochę jednak stres był, żeby dobrze myśleć, ale na szczęście też było, żeby odwołać się do tekstów kultury, no to od razu odwołałem się do książki Rafała Paczesia, Grube wióry, dużo mi to pomogło. Przed polskim takiego stresu czy angielskim nie ma, ale mam wrażenie, że na weekend wleci duży stres przed matematyką, ale jest taki wielki pan, który ratuje już od wielu lat Matemax i myślę, że w dwa dni jeszcze pozwoli te 10% zdobyć. No jestem w miarę zadowolona z siebie. Myślę, że dobrze poszło, ale to zobaczymy dopiero. Ja pisałam drugi temat i to było, co sprawia, że człowiek zostaje bohaterem dla drugiej osoby. Polskiego się tak nie bałam, ale matematyka to będzie gorzej. Spodziewałem się gorszego tematu, był pan Tadeusz. Też się nie spodziewałem, myślałem, że dziady będą, ale myślę, że poszło dobrze. Teksty kultury były, więc mogłem się odwołać do wszystkiego i mam nadzieję, że jest okej. Okazało się łatwiejsze niż myśleliśmy. Tak naprawdę spodziewaliśmy się dziadów albo wesela, albo lalki i okazało się, że pan Tadeusz, także bardzo łatwy tekst i łatwe pytania. Tak samo pierwszy, jak i drugi temat. Nie było problemów żadnych, żeby zinterpretować. Matematyka to jest szybkie 100%, że tak to nazwę. Troszkę bardziej się obawiałam polskiego, bo jednak jestem po biochemii z rozszerzoną matematyką, ale temat mi bardzo siadł. Była taka dość przyjemna, miło się to napisało, fajnie mi wszystko wyszło, jestem bardzo zadowolona. Jestem po próbnej maturze i osobiście stwierdzam, że była w miarę prosta. Nie było aż tak dużo zaskoczeń. Były zadania, które oczywiście sprawiły trudność i wydaje mi się, że wiem, nad czym będę pracować przez najbliższy rok. Nie boję się bardziej matematyki, powiem, że z matematyki jestem lepszy, ale ten polski nie zaskoczył mnie aż tak bardzo. Były zadania, które spodziewaliśmy się, które pani nas przygotowywała bardzo dobrze i szczerze jestem zadowolony z tego, jak mi pójdzie. Dzisiaj próbna matura z polskiego, już na szczęście za mną. Jeśli miałbym ocenić poziom, to tak... No, przystępnie. Spodziewałem się czegoś zdecydowanie gorszego, ale tutaj myślę, że na spokojnie 70% będzie. Boję się tylko, że na rozprawce jakieś głupoty pod koniec napisałem, bo już tak zmęczenie bierze po tych 2 godzinach, że no jest kiepsko. Jeśli chodzi o maturę próbną z matematyki, to mam takie nastawienie, że 70% to są same wzory z tablicy wzorów. Reszta to tam nie, w ogóle spięty jakoś na próbne nie jestem.